piątek, godzina 20. Jedni imprezują w domach, drudzy imprezują gdzieś w klubach, a my na najgorętszej imprezie w mieście Martini Lifestyle. Zobaczcie. Jakie są twoje ulubione imprezowe drinki? Negroni i Boulevardier. To są chyba dwa moje ulubione drinki z tej samej w sumie gamy smakowej. Prosecco. Delikatne bąbelki, myślę, że to jest fajny smak i kobiece. I te bąbelki robią tak, że ma się więcej frajdy i takiego luzu na imprezie. Klasyki, czyli Martini Tonic od lat niezmiennie, jestem wierna i od kiedy pamiętam, od bardzo młodego wieku, zdecydowanie byłam fanką Martini na lodzie z tonikiem. Chyba Martini u mnie wygrywa, tak naprawdę chyba mój ulubiony drink. Najbardziej szalona domówka ever w twoim życiu? To chyba moja szesnastka. Spontaniczna, może nie mogę mówić, bo rodzice nie mogą do końca wiedzieć, co się działo, ale to wszyscy wiemy, jak robimy sobie fajne domówki za młodu, że to zawsze pamięć i impreza do rana. Najfajniejsza domówka, no pewnie ty powiesz dokładnie to samo, to jest domówka, którą zrobiliśmy razem z naszym sąsiadem i była na dwóch piętrach, dwóch mieszkaniach, także goście się przemieszczali, pozdrawiamy Mikołaja teraz. Tak. Było naprawdę super. Mamy mocno imprezowego sąsiada, który też lubi domówki i po prostu tak. Pewnego razu spontanicznie postanowiliśmy połączyć siły i rzeczywiście zrobiło się takie piętrowe party, które przeszło do historii. Może taka, która się bardzo późno skończyła, bo raz była taka, że po prostu wszyscy tak tyle rozmawialiśmy i tak to trwa impreza, że wróciłam do domu o 9 rano, więc to był taki chyba rekordowy mój czas, jeśli chodzi o imprezę. Moich dwóch kolegów weszło do namiotu i wskoczyło w nim do stawu. Kocham ludzi, kocham spędzać z nimi czas, także jak tylko mogę kogoś poznać i z kimś wymienić się pasją, czy wymienić się daną chwilą, to zawsze jestem na tak.